Problemy w Donbasie. Rosja naciera na dwóch kierunkach szturem w Donbasie trwa. Rosjanie przygotowują się też do dalszej ofensywy. Trwa którym na kierunkach Siewiero-Doniecka i Bachmutu. Wojska rosyjskie przygotowują się także do ofensywy na kierunku Umanu, miasta, które udało im się zająć w ostatnich dniach. O wszystkim informuje sztab generalny Ukraińskich Sił Zbrojnych. Na kierunku Wierodoniecka wróg prowadzi szturm w rejonach miejscowości Siewierodoniecki i Toszkiwka. Trwają działania bojowe. Na kierunku Bachmutu wróg prowadził działania szturmowe w rejonach miejscowości Złote, Komuszuwacha, Nerkowe, Berestowe, Pokrowskie, Dołomitne, Podał Sztabowy. Przeciwnik kontynuuje przygotowania do ofensywy. Jak dodano Rosjanie ostrzeliwują oddziały armii Ukrainy na kierunku Doniecka z moździerzy, artylerii ufowej i systemów rakietowych. Przeciwnik koncentruje główne wysiłki na uzyskaniu kontroli nad miastem Siewierodonick. Aktywnie stosuje metody walki radioelektronicznej, czytamy w porannym komunikacie sztabu. Armia Ukraińska ocenia, że wojska rosyjskie szykują się do szturmu na kierunku słobożeńskim obszar północno-wschodniej Ukrainy, na północ od Donbasu i na wschód od Kijowa. Przeciwnik kontynuuje przygotowania do ofensywy, bada możliwe trasy poruszania się, dostaw broni, sprzętu i zaopatrzenia z terytorium Federacji Rosyjskiej, głosi oświadczenie sztabu.